studiu przy ulicy Myśliwieckiej wielki jubileusz Tadeusza Woźniaka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Patrzę na ciebie i nie wierzę, że to będzie 50 lat na scenie obchodzone. Sam w to nie wierzę, ale liczby są bezwzględne. W 1966 roku w lutym wszedłem do studia przy Myśliwieckiej i nagrałem, jak się później okazało, swój pierwszy przebój. Na dobre i złe, pamiętam. Na dobre i złe. Ale wtedy się nie nazywałeś Tadeusz Woźniak, tylko nazywałeś się Daniel Dan. No tak, bo koledzy z zespołu doszli do wniosku, że już jest jeden podobny, podobnie nazywający. Tadeusz Woźniakowski, tak? Właśnie, artysta. I uznali, że nie powinienem się tak nazywać. Ale po roku uznałem, że do twarzy mi bardziej z Tadeuszem i Woźniakiem. A poza tym w ogóle was nie mylono, uważam, bo Tadeusz Woźniakowski był reprezentantem tego takiego nurtu, że tak powiem, środka grzecznego, a ty byłeś dzikusem. No tak, tak na tym zostało w każdym razie. Z panem Tadeuszem czasem się spotkamy przy jakichś okazjach, wymieniamy kilka miłych zdań. A ja jak na ciebie patrzę, to zawsze sobie przypominam, że ty miałeś być tancerzem. I że pani nauczycielka w szkole muzycznej odkryła twoje wielkie talenty ruchowe i że tańczyłeś, że w ogóle pierwszy raz wystąpiłeś na scenie tańcząc, prawda? To prawda. I było to w sali kongresowej? Było to w sali kongresowej. No i co tam tańczyłeś? Jako jeden z 50 maluchów, 11-letnich, tańczyłem poloneza. No dobrze. I 50 lat minęło. Jakie refleksje? Powiem to, co wszyscy mówią, że czas szybko leci. Czas upływa, lat przybywa. Dzisiaj Maryla Radowicz śpiewała. No właśnie. No dobrze. Czas szybko leci, ale nie spoczywamy na laurach. Płyta nowa jest. Nie chciałbym w kapciach gnić w domu. Póki sił staje, staram się coś robić. No to może teraz właśnie posłuchamy piosenki z nowej płyty, a potem jeszcze trochę powspominamy, dobrze? Ja chcę latać z najnowszej płyty Tadeusza Woźniaka. 7 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert jubileuszowy. 50 lat minęło. To fajnie też, że to się będzie działo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, prawda? Bo trochę będę jej zawdzięczasz. Otóż to, będę miał okazję wspomnieć także Agnieszkę Osiecką. I w ogóle dobrze, że w tym miejscu jestem z Myśliwiecką w szczególności związany, bo większość właściwie nagrań moich radiowych tam powstało i to jest miejsce, z którego pamiętam z korytarzy wspaniałych, także twoich kolegów, niektórzy odeszli, z niektórymi się przyjaźniłem. No, wspaniałe miejsce. A jak poznałeś Agnieszkę Osiecką? Czy to ona cię gdzieś wypatrzyła? Chyba tak było, tak? To poszło drogą pośrednią. Aha. Poprzez Katarzynę Gertner, która wysupłała mnie z zespołu czterech i dała mi piosenkę Hej Hanno, jak się okazało, z tekstem Agnieszki Osieckiej. I przebój to był twój. I wysłały nas mnie panie do Opola z tym. No i jakie to wrażenie było? Takiego młodego człowieka nagle się znalazł w Opolu. Dla mnie to było największe przeżycie, jakiego doświadczyłem do tej pory. Bo aż tak? Aż tak, mogę tak powiedzieć, bo później jakby uodporniałem się już na te wielkie wzruszenia, ale ten pierwszy raz był porażający. Kolana się trzęsły i fakt, że znalazłem się, tu orkiestra grała, bo kiedyś zawsze orkiestra grała. Tak, kiedyś festiwalu. Zawsze grała orkiestra. Dyrygował Stefan Rachoń, legendarny wtedy już. Za kulisami wspaniali starsi koledzy. Niezwykły moment. Czy w tym recitalu jubileuszowym znajdą się piosenki ze wszystkich epok, że tak powiem? Ja chcę latać i Hej Hanno, żeby tak... Tak, tak. Tak. To znaczy postaram się przejechać przez to, co wydaje mi się najważniejsze z różnych lat. I oczywiście będzie Zegarmistrz Światła Purpurowe, bo to jest też twoja piosenka. A Lubię Zapach Pomarańczy? Też będzie. No to może tą piosenką zakończymy. Świetnie. A czy pozwolisz, że jeszcze coś powiem? Pozwolę.
Jadąc tutaj słyszałem twoją rozmowę z Wojtkiem Kordą. Tak. Wojtku, jeśli nas słuchasz, bardzo serdecznie pozdrawiam cię i życzę ci zdrowia. Ja też dołączam się do tych pozdrowień. I 7 lutego, przypomnę, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Tadeusz Woźniak, 50 lat na scenie. Gratulacje, mój drogi. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.